Po swoim przejeździe w próbie terenowej z nami Jan Kamiński, członek polskiej drużyny. Janku, no gratulacje. Jak ci się jechało? Dziękuję, jechało mi się fantastycznie. Cross był bardzo trudny, bardzo wymagający. Postawiłem na dokładność, nie jechałem bardzo szybko, mimo że pod pedałem mam jeszcze mnóstwo możliwości, ale chciałem pojechać bardzo dokładny cross, bardzo precyzyjny, bo było dużo trudnych zadań technicznych. Także jestem super, super zadowolony. Myślę, że można było spokojnie urwać to spóźnienie, które zrobiłem, nawet nie wiem do końca jaki mam czas, ale w kontekście moich przygotowań i ostatnich startów to nie było najważniejsze. W takim razie, bo tak jak mówiłeś, ten cross bardzo niełatwy, tu wiele, wiele par miało problemy. Co według ciebie było najbardziej wymagające? Myślę, że najtrudniejsza była ta ostatnia woda, wskok przez kłodę i dwa wąskie. Jest to kombinacja, która wymaga niezwykle dużo ataku od samego początku. Ten cross był bardzo trudny, dlatego że trzeba było cały czas analizować, co się dzieje na trasie i cały czas dostosowywać swoją jazdę do następnych przeszkód. To się co sekundę zmieniało, a ta woda wymagała bardzo dużo właśnie ataku i takiej agresji w sobie, a zarazem niezwykłego spokoju, bo te przeszkody są bardzo wąskie, więc trzeba tego konia bardzo precyzyjnie doprowadzić. To w takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak tylko jeszcze raz ogromnie ci pogratulować i trzymamy kciuki i za ciebie i za całą drużynę jutro. Dziękuję. Mam nadzieję przede wszystkim, że ekipa dojedzie już bez żadnych błędów i że skończymy ten Puchar Świata na jakimś fajnym miejscu. Dzięki. Dzięki.